Witam kolegów. 31 marca 2021 rok. Pierwszy trening gołąbków starych. Powiem tak szczerze, nieplanowany, wymuszony. Także wypuszczę samczyki i powiem o co chodzi, dlaczego wymuszony. No dlaczego wymuszony? Wymuszony dlatego, że gołąbki podkusiło mnie tam za namową, wiadomo, moich kolegów. Chciałem spróbować puścić pary na młode. No co, okazało się, że fajnie młode się rozwijają, wszystko dobrze, klienci będą zadowoleni, niektórzy zamówili te młode. Ale ja nad gołąbkami nie mogę koło domu zapanować. Gołąbki zaczęły mi spróbowały pola, bo ludzie zaczęły robić siewy. Dużo było takich miejscowych gołębi, chodzi po tych polach i każdy oblot mój przez ostatnie 3 dni kończył się, no, dla mnie nie za ciekawie, bo gołębi część szło po prostu do tych miejscowych, przychodziło po 2-3 godzinach z pola. No i przez te ostatnie 3 dni straciłem 2 gołąbki z lotowego. Stwierdziłem, że no na tą chwilę obloty muszą być koło domu zaniechane. No i dzisiaj jest próba jeszcze taka, zobaczyć jak z treningów. No odeszły te gołębie, poszły gdzieś, straciłem wzrok, nie ma nich. Mglisto jest, słońce niby tam świeci, ale takie mglisto, mleko. Ale to powiedziałem, tak się na nich zdenerwowałem, o, wróciły tutaj, idą wysoko tam bardzo, nie wiem czy będzie widać. No ale w każdym razie odczekamy chwilę i te. No i jeszcze mówię, daję nim spróbować, czy będą po prostu z wywózek wracać do domu, czy będą też kombinować z polem. Jeśli będą wracać szczęśliwie do domu, nie będą po polach szukać szczęścia, to będę te gołąbki wywoził. Bez względu już wtedy na pogodę, nie będzie oblotów do domu, dzień w dzień będę ich wywoził. Tam dystanse wiadomo różne, tam dzisiaj pojechałem na około 20 km. Nie będę w trakcie, gdy będą chować te młode, nie będę ich tam forsować na jakieś mega wielkie kilometraże. No ale mówię, ale będę starał się, żeby po prostu troszkę, no mówię, zobaczyć. Chciałbym, żeby miały obloty i chciałbym, żeby gołąbki były pod dyscypliną moją, jadły to, co ja chcę. I tyle, boję się, że będą się przytruwać różnymi ziarnami bejcowanymi, nawozami także. Dla mnie przestroga, nigdy więcej nie puszczę gołębi lotowych na młode. Także pozdrawiam koledzy, a ja sobie na spokojnie porobię obloty.